Ciebie, święta Dziewico, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Pamiętasz? Waś Maryja, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Maryja, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Moi drodzy, przychodzimy tutaj do tego świętego miejsca z miłości do Pana Boga, ale także do Matki Najświętszej, która tutaj w 1917 roku objawiła się trojgu pastuszkom, Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji, najstarszej, która odeszła do wieczności w 2005 roku. I Matka Najświętsza pozostawiła nam wiele tajemnic, które już trzy tajemnice fatimskie znamy, które zostały objawione światu. Właśnie w tym orędziu, żeby świat się nawracał poprzez modlitwę różańcową. Także my, moi drodzy, pragniemy wpatrywać się w Matkę Najświętszą, która ukazuje nam swoje niepokalane serce, ale pragnie nas prowadzić do swojego Syna. Moi drodzy, pragniemy w tym miejscu zanosić intencje. Ksiądz Dawid ofiaruje tą mszę świętą za świętej pamięci z rodziny Rzechów, prosząc dla nich o życie wieczne, dla wszystkich zmarłych z rodziny Rzechów. Ja polecam Panu Bogu intencję Panu Bogu wiadomą o potrzebne łaski oraz o Boże błogosławieństwo. Także my, moi drodzy, w chwili ciszy przedstawmy Panu Bogu przez niepokalane serce Maryi właśnie te wszystkie intencje, z którymi dzisiaj przychodzimy i w której przyjmiemy Komunię Świętą. Abyśmy mogli godnie i owocnie sprowadzić tę najświętszą ofiarę, przeprosimy Pana Boga za nasze grzechy. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie, zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć,
a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarą, ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Oto słowo Boże. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy dźwięku rogu. Na oczach Pana Króla się radujcie. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Alleluja. Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć wyciężył i na życie rzucił światło przez Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzed mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę opowiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: ma ducha nieczystego. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia.
Dzisiaj Pan Jezus daje nam bardzo mocne słowo, właśnie mówiące o wyrzucaniu szatana. Ale także jest i drugi wątek o Duchu Świętym. Myślę, że każdy z nas, moi drodzy, wie, co to są egzorcyzmy. Egzorcyzmy są, można powiedzieć, modlitwami uzdrowienia. Jest sakramentalium uzdrowienia, gdzie kapłan, który działa, można powiedzieć, za zezwoleniem biskupa, który jest pierwszym egzorcystą w diecezji, można powiedzieć, ma władzę rozkazywania złemu duchowi. Nawet nam, kapłanom, nie można. Bo bardzo, bardzo łatwo można się bawić ze złem. Moi drodzy, w tych dzisiejszych czasach bardzo gdzieś też obłąkanych. Świat dzisiaj bardzo łatwo i także szatan bardzo łatwo gdzieś wykrzywia tą modlitwę. Bo wiemy, moi drodzy, że opętanie, ale także zniewolenie to jest trudny stan człowieka. Człowiek bardzo cierpi, moi drodzy. Człowiek, który gdzieś niespokojnie jest także gdzieś duchowo, ale opętanie jest takim, można powiedzieć, też stanem człowieka, gdzie szatan zawładnuje całym, można powiedzieć, całym ciałem, a nawet umysłem człowieka. Człowiek nie jest świadomy też czynów pewnych. I dzisiaj, moi drodzy, świat właśnie bardzo łatwo to wykrzywia gdzieś, gdzie dąży do tego, że to jest jakaś bajeczka, że gdzieś się człowiek bawi ze złem. I widzimy, moi drodzy, do tego też dąży szatan, gdzie pragnie nie ujawiać się także człowiekowi. Jakże czasami trudna jest ta modlitwa. Czasami jest nawet po paru dniach, ale nawet po wielu miesiącach, ale nawet i latach egzorcysta też modlić się nad tą osobą. Też może nie znaczy, że gdzieś uczestniczyłem, ale także z opowieści wielu osób także. Dzisiaj, moi drodzy, ostatnio natrafiłem bardzo takie ważne słowa, że o wierze w Pana Boga. Szatan dąży do tego, żeby zanegować Boga, że Boga nie ma, żeby Bóg nigdy nie istniał. Ale, moi drodzy, właśnie ostatnio natrafiłem takie słowa, że szatan dąży do tego, żeby zanegować Boga, ale szatani nawet wierzą w Pana Boga. Także my, moi drodzy, przychodząc do tego miejsca, skąd wypływa orędzie fatimskie, gdzie Matka Boża wielokrotnie, nie tylko w tym miejscu, ale także i u nas w Polsce, w jedynym miejscu potwierdzonym przez Watykan objawienia Matki Bożej, mówiąc o Getrzwałdzie, można powiedzieć, Matka Boża też tam powtarzała te słowa: odmawiajcie codziennie różaniec, a uprosicie pokój dla świata. Także i my, moi drodzy, w tym miejscu pragniemy wsłuchiwać się właśnie w to orędzie Matki Bożej, która za pomocą różańca, tego, można powiedzieć, małej rzeczy, ale to nie tylko są koraliki, ale także wiemy, moi drodzy, że to jest bardzo potężna broń. Bardzo potężna broń przeciwko właśnie zasadzkom złego ducha, gdzie mawiał też święty Ludwik Maria Grignion de Montfort właśnie w tej przepięknej nowennie, prawda, o tym niewolnictwie Maryi, że różaniec, moi drodzy, jest, można powiedzieć, potężną bronią, ale zwłaszcza jest karabinem przeciwko złemu duchowi. Mówił także o tym święty Bernard, gdzie mówimy tą przepiękną modlitwę pomni o Najświętsza Panna Maryjo, którą, prawda, się często modlimy. I, moi drodzy, Pan Jezus często używa takiego słowa biada. Biada nam. Biada nam, moi drodzy, jakbyśmy się nie chcieli nawracać. Jakby nasze wewnętrze było wewnętrznie skłócone. To jest straszny stan człowieka. Człowiek, który
moi drodzy, nie chce się nawracać. I o tym, moi drodzy, mówi dalsza część Ewangelii dzisiaj, właśnie mówiąca o tym, że wszystkie grzechy, których by ludzie się dopuścili, będą nam odpuszczone. Ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu nigdy nie będzie odpuszczony. Lecz człowiek jest winien grzechu wiecznego. Moi drodzy, kiedyś, jak pamiętam, czytałem pierwszy raz te słowa, to powiem wam, że się bardzo przeraziłem. Ale oczywiście dla uspokojenia nie możemy traktować słów dosłownie, bo nie chodzi o takie dosłowne, można powiedzieć, zasmucanie Ducha Świętego i zasmucanie swoimi słowami, ale chodzi tutaj o to, o grzech, można powiedzieć, grzech takiego nienawracania się. Czy człowiek, można powiedzieć, trwa w zatwardziałości grzechu? Owszem, moi drodzy, grzechy mogą nas, można powiedzieć, związywać, bo my stajemy się niewolnikami grzechów. Można powiedzieć, że czasami uwalnianie z pewnych grzechów to jest proces. To nie jest łatwe, można powiedzieć, że człowiek gdzieś już od razu wychodzi. Owszem, czasami zdarza się po prostu, zdarzają się cuda. Ale można powiedzieć, że człowiek pragnie też nawracania się, pragnie stałej walki. Dzisiaj, wczoraj rozmawialiśmy z pewnymi osobami i moi drodzy, właśnie, że i był właśnie ten temat tego nawracania się, że moi drodzy, że w sekundę człowiek może powiedzieć Panu Bogu nie. Bo Pan Bóg jest tak dobry, że pozwala ci odejść. I do tego, moi drodzy, dąży zły duch, który kusi nas, moi drodzy, do też wielu grzechów, ale zwłaszcza do odejścia od Pana Boga. Gdzie dzisiaj, moi drodzy, wciska się też w nasze wnętrze, takie, można powiedzieć, zaśmiecanie swojego wnętrza. Gdzie dzisiejszy świat, moi drodzy, pragnie zanegować Pana Boga, ale także, można powiedzieć, zastąpić Go różnymi rzeczami. A dzisiaj, moi drodzy, jakże bardzo ważne jest to, także i w tym miejscu, zapraszanie Ducha Świętego. Usilnie. Dzisiaj uwielbianie Pana Boga właśnie, pomimo tej może zimnej też pogody. Przychodzimy dzisiaj z miłością do Matki Bożej. Wielu z nas to było marzenie tutaj stanąć. Niektórym nie będzie dane. Ale, moi drodzy, pragniemy Pana Boga dzisiaj uwielbiać właśnie za to, że możemy dzisiaj stawać, że możemy dzisiaj Go uwielbiać, że możemy tutaj w tym miejscu sprawować także Eucharystię, że za chwilę przyjmiemy Jego ciało, ale także Jego krew. I dzisiaj, moi drodzy, też przychodząc z różnymi intencjami, też i intencjami i prośbami, prawda? Też, prawda, ludzie leją z wosku różne części ciała, żeby Pan Bóg uzdrowił nas za wstawiennictwem Matki Najświętszej. Bo pamiętajcie, Maryja nie jest Bogiem. Ale Maryja jest właśnie tą, którą ukoronował sam Pan Bóg. Że dał nam jako matkę, prawda, synu, oto matka twoja. I dzisiaj też przychodzimy do naszej matki, aby się wtulić pod jej płaszcz. Bo dzisiejszy świat jest dalej piękny, ale jest bardzo niespokojny. Żeby Maryja, moi drodzy, chroniła nas pod swoim płaszczem przeciwko zasadzkom złego ducha. I także z tego miejsca, moi drodzy, także i pragnie wypływać, moi drodzy, to orędzie do odmawiania różańca. Może jest trudna ta modlitwa, może jest też, może dziesiątka różańca jest bardzo trudna, ale jest, powiem wam, moi drodzy, owszem, to jest trud, ale pamiętaj, że to jest trud bardzo owocny. Ja, moi drodzy, takie krótkie świadectwo. Ostatnio odmawiałem nowennę pompejańską. Drugi raz w życiu. Też słuchając wielokrotnie waszych świadectw, którzy już odmawiają, prawda, i w małżeństwach, i odmawiają gdzieś czasami też samodzielnie, ale już któryś dziesiąt razy w swoim życiu, to gdzieś Matka Boża, można powiedzieć, także i mnie zachęciła do tego, żeby też podjąć się tego zadania. I powiem wam, moi drodzy, że jest to trud, ale bardzo owocny. Bardzo, można powiedzieć, że człowiek tuli się też do Matki Najświętszej, że Maryja jest naprawdę blisko nas,
ale także pragnie nas prowadzić do swojego Syna. I moi drodzy, także z tego miejsca pragnę też mówić to orędzie, że odmawiajcie codziennie różaniec. Może też masz jakiś trud w swoim życiu, może masz jakiś kryzys, może masz kryzys małżeństwa, kapłaństwa, że pamiętaj, moi drodzy, że to jest oręż przeciwko złemu duchowi, że Pan Bóg, zawstający Matki Najświętszej, pragnie nas prowadzić do siebie, ale także pragnie nas chronić przed zasadzkami złego ducha i pragnie nas, można powiedzieć, żebyśmy byli bliżej Niego, niż samym nam sobie po prostu też nam tylko po prostu myślimy. Także, moi drodzy, tulmy się do Matki Najświętszej, ale także dziękujmy Panu Bogu za to, że możemy tutaj być, ale także jeszcze bardziej przybliżmy się do niej jako jej dzieci. Amen. Teraz, moi drodzy, za wstawiennictwem Matki Najświętszej przedstawmy Panu Bogu nasze wspólne intencje. Prosimy Cię, Panie Boże, nasz Ojcze, aby różnorodność praktyk wyznawania wiary łączyła wszystkich chrześcijan w Twoim Synu Jezusie Chrystusie. Prosimy Cię, Panie Boże, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, Panie Boże, aby Duch Święty darami mądrości i rady wspierał papieża Franciszka w podejmowanych decyzjach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie Boże, nasz Ojcze, aby nasza Ojczyzna była silna zaufaniem Tobie i chrześcijańskim stylem życia. Prosimy Cię. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie Boże, nasz Ojcze, aby osoby pozostające daleko od Kościoła na nowo doświadczyły Twojej troski i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Boże, nasz Ojcze, abyśmy wszyscy tutaj zgromadzeni, przyjmując Twoje prowadzenie, obfitowali w dobre uczynki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Boże, w intencji Bogu wiadomej i o potrzebne łaski oraz o Boże błogosławieństwo. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Boże, za zmarłych z rodziny Rzechu, w intencjach których modli się ksiądz Dawid. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Boże, w tych wszystkich intencjach, których przyjeżdżamy, przychodzimy do tego świętego miejsca, prosimy w chwili ciszy przedstaw Panu Bogu te wszystkie intencje. Panie Boże, jeżeli są zgodne z Twoją wolą, raczej wysłuchaj za przyczyną niepokalanej Twojej Matki. Ciebie prosimy. Za zmarłych z naszych rodzin, o pokój wieczny dla nich. Ciebie prosimy. Wszechmogący Wieczny Boże, jeżeli te wszystkie intencje są zgodne z Twoją wolą, raczej wysłuchać. Przez Chrystusa Pana naszego. Cóż Ci, Jezu, damy za Tych łask strumienie? Serca Ci składamy, korne dziękczynienie. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam, poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam. Panie nasz, Król. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Wszechświata, bo Ciebie Twoje najświętsze otrzymał się, którym zapisałem się i prac ludzki. Tobie go przynosi ma wysość nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Czas, Królu Jezu nam.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojący przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza wiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, przed Tobą. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości,
razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem, biskupem tego miejsca oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Hiacyntą, świętym Franciszkiem, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
już na nowo i przygasz. Byśmy jedną stali się rodziną, jak ten chleb, co złączył zło. Miłość złączy nas ogień. Miłość złączy ziarna, jak ten kielich. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu ma miłości. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu ma miłości. Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, abyśmy z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bogu niech będą dzięki, moi drodzy, za tą Eucharystię, którą złożyliśmy w tym niezwykłym miejscu, tutaj, gdzie objawiła się Matka Najświętsza Trojgu Pastuszkom. Także i nam, moi drodzy, Matko Boża pragnie przytulać nas do swojego serca. Więc także i my, moi drodzy, patrując się teraz w Matkę Najświętszą, zawierzajmy siebie, nasze rodziny, naszą ojczyznę także, Matce Najświętszej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych krzywd racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Różańca Świętego, Matko Boża Fatimska, Matko Pokoju, i na ten dzisiejszy dzień, moi drodzy, na ten czas wszystkim życzymy Bożego błogosławieństwa, pięknego dnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Z dalekiej Fatimy rozpuść się dzwon. Zjawienie Maryi ogłasza nam On.